wszystkie wagi i zapraszam serdecznie na prognozę horoskopu marzec 2020, który prezentuje się nam jako miesiąc bardzo intensywny z konstelacjami, które przede wszystkim sterują do przeobrażenia naszego życia, ale także jeżeli chodzi o politykę, o gospodarkę czy sfery materialne. W miesiącu marcu, jeszcze do 10, Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, planeta zarabiania pieniędzy jest w biegu wstecznym, czyli nie należy do tego czasu podejmować finalnych, ważnych, życiowych decyzji, ale też nie robić dużych zakupów. Następnie Merkury będzie wyruszał w bieg prosty. Dla Ciebie będzie bardzo ważne przejście Saturna na 3 miesiące do znaku wodnika, ponieważ ten Saturn w znaku wodnika ustawi się w trygonie. Tutaj możesz sobie przypomnieć, co się działo przed 28-30 laty, ponieważ Saturn jest planetą karmy, jest planetą przeznaczenia i jest związane na pewno ze zmianą profesji, z wejściem w relacje, z podejmowaniem bardzo ważnych rozstrzygnień, które wpływają następnie na nas na kolejne 30 lat. Zaczynamy jednak od początku. 4 marca Merkury w biegu wstecznym przechodzi do wodnika i pomimo, że będzie w biegu wstecznym, stoi w pozytywnym aspekcie dla Ciebie w 5 domu, gdzie będzie chodziło jeszcze raz może o podjęcie jakichś czynności czy też aktywności związanych z Twoim hobby, z Twoimi pasjami, z Twoimi zainteresowaniami. Jednocześnie tutaj mogą pojawić się jakieś kontakty z przeszłości czy też relacje, partner, spotkania z jakimiś ex-partnerami, czy też może jest coś do wyjaśnienia. Energię tego Merkurego w biegu wstecznym przeznaczyłabym przede wszystkim do 16, ponieważ stoi korzystnie dla Ciebie do tego czasu, następnie przechodzi do znaku ryb, do pracy ze swoimi pasjami, do rozwoju swoich talentów, do zajęcia się projektami, które pomogą Ci na przykład profesjonalnie, czy też we własnych działalnościach, lub też porządkowania tego, co kiedyś odłożyłeś, czy też może rozpoczęcia jeszcze raz tego, co wcześniej odstawiłeś, a co jest związane z Twoją niekonwencjonalnością, z Twoją odrębnością, z Twoim zainteresowaniem i z tym, co kochasz. 5 marca Wenus, Twoja Wenus, planeta miłości, planeta szczęścia, planeta radości, rozwoju kreatywnych projektów, ale także pieniędzy, przechodzi do znaku byka i ustawia się obok Urana. Ta Wenus do końca miesiąca dla Ciebie w domu 8 oznacza poprawy sytuacji finansowych. Tutaj będą nie tylko nadchodzą jakieś pieniądze, ale także nagłe, nieoczekiwane zmiany i dla niektórych z Was jest to przede wszystkim ekspansja przyjemności i radości, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa ścisłe, o tematy bliskości, seksualności, czy też przerabiania jakichś starych tematów, ale przede wszystkim miłość, radość, zadowolenie. I w tym czasie można razem z tą Wenus, jeżeli ktoś tutaj załatwia, czy też oczekuje, czy też rozwiązuje, czy też pracuje nad jakimiś tematami związanymi właśnie z pieniędzmi, czy też otrzymaniem pieniędzy, albo z ubezpieczeń, albo po podjęciu jakichś kredytów, albo na przykład otrzymaniu pieniędzy, rentę, czy też emeryturę, tak? Czyli tutaj będą te sprawy także załatwiane pozytywnie. 9 dochodzi do pełni w znaku Panny. Ta pełnia odbywa się tak jak gdyby za Tobą i ma niecodzienne konstelacje, ponieważ Słońce w znaku Ryb stoi w koniunkcji do Neptuna, a Wenus łączy się właśnie z Uranem w znaku Byka, przynosząc nagłe i nieoczekiwane zmiany w relacjach, w partnerstwach, w sytuacjach finansowych. Jednocześnie ta pełnia, tak jak gdyby za Tobą,
objaśnia pewne sprawy, może to, co wcześniej nie widziałaś, może to, co wcześniej nie zauważyłeś. I są to przede wszystkim zmiany, jeżeli chodzi o relacje i sytuacje finansowe. U Ciebie będzie dotyczyło dnia codziennego, ale może też przeznaczyłabym ten czas przede wszystkim na zastanowienie, na wyklarowanie sobie pewnych spraw. Może będziesz podczas tego dnia potrzebowała spokoju do przemyślenia, do zrelaksowania się, do medytacji, do sporządzenia jakichś planów na przyszłość, ale przede wszystkim uporządkowania tematu dnia codziennego, tematu relacji i partnerstw i uporządkowania właśnie finansów, tak? Jest to, ten dzień jest takim dniem, tak jak gdyby nie tylko uporządkowania, ale wykrystalizowania sobie czego naprawdę pragniesz i uporządkowania przede wszystkim swoich myśli. Bowiem dzień następny, Merkury, planeta myślenia, planeta komunikacji, przechodzi w bieg wsteczny i 16 będzie przechodził do znaku ryb. Czyli wykorzystaj ten czas, jeżeli chodzi o finanse, o relacje, o myślenie, o pracę, czy też może jest tutaj przygotowanie jakiegoś projektu, bo może być też, że dookoła tej pełni postanowisz sam pracować. Może trzeba coś tutaj dokończyć, tak? Czy jakiś projekt dokończyć. Merkury będzie w wodniku jeszcze do 16. Wykorzystałabym ten czas przede wszystkim dla siebie, tak? Ponieważ stoi w pozytywnym aspekcie, w pozytywnym trygonie. Następnie przechodzi do znaku ryb, ustawiając się koło Słońca i koło Neptuna. I fokus jest przede wszystkim na dzień codzienny, na zorganizowanie sobie pracy, na zorganizowanie dnia codziennego, sprawdzenie swojego zdrowia. Także jeżeli chodzi o tematy odżywiania, o tematy relaksu, tematy odpoczynku, tematy pracy, tak? Czy też zastanowienia się przede wszystkim, czy Twój dzień codzienny jest dobrze zorganizowany, tak? Czy masz odpowiednią ilość czasu na relaks, na odpoczynek, na pracę, na wykonywanie czynności z odpowiednią siłą, tak? Czy też masz tutaj przede wszystkim, ponieważ masz Neptuna, tak? I masz wskoczyć przede wszystkim do uporządkowania czegoś, tak? Swojego dnia codziennego. Dobrze by było tutaj naprawdę zorganizować sobie ten dzień codzienny, ale także dzień pracy. Fokus jest na pracę, która przynosi Ci spełnienie, radość i zadowolenie, tak? Żeby nie było razem z tym Neptunem chaosu. 20 mamy pierwszy dzień wiosny, Słońce przechodzi do znaku Barana, czyli ustawia się w opozycji. Jest to bardzo ważny dzień, ponieważ w tym znaku nie tylko jest jakiś nowy początek i tutaj dojdzie także do nowiu 24, jednocześnie od 20 do końca miesiąca rozpoczynamy bardzo intensywny czas, chyba najbardziej intensywny w tym miesiącu, ponieważ konstelacje będą coraz bardziej napięte, coraz bardziej intensywne, wymagające nawet przeznaczeniowe, ale wymagające też od nas o odpowiedniej reakcji. To Słońce przechodzące do znaku Barana, tutaj gdzie będzie odbywał się nów 24, kieruje fokus przede wszystkim na Twoje relacje. Z jednej strony są to propozycje, są to ludzie, którzy będą się pojawiać, nowe osoby, nowe propozycje. Jednocześnie jest to opozycja, tak, dla Ciebie, czyli temat relacji, temat związków. Jak sobie wyobrażasz relacje, jak sobie wyobrażasz partnerstwo, na jakiej zasadzie ma funkcjonować to partnerstwo, jak u jednych z Was do końca miesiąca będą następowały tutaj zmiany. Tak, dla innych osób, może, które nie są jeszcze w relacjach, mogą tutaj się pojawiać bardzo ciekawe, interesujące osoby. Jednocześnie energia jest bardzo, bardzo szybka, bardzo ognista i będzie się bardzo dużo zmieniać.
Z tym słońcem w znaku barana, gdzie dojdzie do nowiu 24. Wcześniej jeszcze Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia 22. wychodzi z kwadratu, który utrzymywał się, który hamował cię przez ostatnie 2,5 roku i przechodzi do wodnika. W tym znaku wodnika, tutaj był przed prawie 30 laty, ustawiając się w trygonie, jest nowy etap dla ciebie, rozpoczyna się nowy etap, na razie będzie to trwało 3 miesiące i Saturn będzie wpływał przede wszystkim na pierwsze dekady urodzonych, następnie wraca do znaku koziorożca, aby coś uporządkować i 20 grudnia 2020 będzie przechodził już na następne 2,5 roku do wodnika, łącząc się od razu z Jowiszem, tworząc gwiazdę betlejemską, czyli nowy etap. Przypomnijcie sobie, co się działo 30 lat temu, przypomnijcie, co się działo 20 lat temu, ale już razem z tym Saturnem w trygonie jest przede wszystkim fokus na piąty dom. Piąty dom jest domem dzieci, jest domem realizacji twoich życzeń dziecka, jak byłeś dzieckiem. Jednocześnie jest to dom miłości, radości, przyjemności, spontaniczności, kreatywności, spełnienia osobistego, pasji, talentów, pracy z talentami, ale Saturn w wodniku zatwierdza przede wszystkim to, co jest niekonwencjonalne, co jest inne, co jest odmienne. Saturn będzie pozwalał w znaku wodnika na równość, na sprawiedliwość i tutaj jest to najbardziej sprzyjający czas od 30 lat, przede wszystkim do zajęcia się tym, co kochasz, do aktywności, które lubisz, do rozwoju twoich pasji, może do powrotu do pasji, które kiedyś miałeś i teraz możesz rozwijać. To może być także dziecko, twoje dziecko, czy wnuczek, czy dziecko w rodzinie, czy też pojawienie się jakiegoś dziecka, które zmieni twój los, które zmieni los twojego życia, czyli jakieś przeznaczeniowe spotkania dla innych, wejście w nowe relacje, pojawienie się osoby, postaci, która pomoże ci przede wszystkim spełnić się osobiście, która pomoże ci uwolnić się z jakichś zahamowań, czy też pomoże ci, będzie jakąś takim nauczycielem, czy też osobą przeznaczeniową, która ułatwi ci rozwijać twoje talenty, spełnić się osobiście, stworzyć przestrzeń do rozwoju twoich pasji i tego uniezależnienia się przede wszystkim od tego, co wcześniej może przez długie lata, może od roku 2009 cię ograniczało. Tymczasem Mars znajduje się cały czas w znaku koziorożca i ten Mars stoi w kwadracie, czyli bardzo ważna będzie sytuacja w domu. Tutaj fokus jest na uporządkowanie spraw domowych, na sprawy rodzinne, możliwe zmiany w domu, czy też remonty, malowanie, poprawianie, przeprowadzki, coś związane z domem, przede wszystkim energię tą należy poświęcić też na pracę w domu, ale Mars, znajdujący się w znaku koziorożca, będzie się łączył i z Plutonem, i z Jowiszem, i z węzłem karmicznym, czyli tutaj uwaga, 20. Mars łączy się już z Jowiszem. Z jednej strony jest to ogromna siła przeprowadzenia, przeforsowania jakiegoś przedsięwzięcia i tutaj widzę, że będzie trzeba skierować tą energię przede wszystkim na dom. Może będzie potrzebna jakaś pomoc, może będą potrzebne jakieś działania związane właśnie z ekspansją, czy też stworzeniem harmonii w domu. Ale przede wszystkim objęcie odpowiedzialności za dom, za rodzinę, za dzieci, za sytuacje, które są w domu. To mogą być tematy także jakichś konfliktów, szczególnie jeżeli idzie dalej do 23, ponieważ 23 Mars łączy się z Plutonem i to jest negatywna energia dla ciebie.
Tutaj jest energia przede wszystkim nagłych, nieoczekiwanych zmian, czy też konfrontacji z przeznaczeniem, sytuacji przeznaczeniowych związanych z domem, czy też sytuacji związanych z rodziną, gdzie trzeba będzie szybko reagować. To są Pluton, energia Marsa w koniunkcji do Plutona jest energią, no taką niszczącą, tak bym to określiła, ponieważ jeszcze wcześniej, 24, dochodzi do Nowiu w znaku barana, w opozycji do twojego znaku i Mars łączy się z Plutonem, jest to konfrontacja z przeznaczeniem, jest to konfrontacja z sytuacjami, z którymi trzeba będzie sobie poradzić, ale tutaj bym nie reagowała gwałtownie, tutaj bym unikała ryzyka, tutaj bym unikała przede wszystkim jakichś nieprzemyślanych decyzji, nieprzemyślanego działania, ponieważ Mars stoi dla ciebie w kwadracie, a Saturn będzie już w znaku wodnika, chodzi także o tematy odpowiedzialności. Odpowiedzialności za dom, odpowiedzialności załóżmy za dzieci, ale także odpowiedzialności za ciebie. Ten nów w znaku barana zmienia też sytuacje partnerskie bliskie. Dla niektórych z was, które są w trudnych relacjach uzależniających, które są w relacjach duszących, gdzie nie ma wolności, gdzie nie ma przestrzeni do swojego działania, czy też razem z Plutonem, gdzie od dłuższego czasu jest ta energia bardzo, bardzo trudna, możliwe jest, że podczas tej pełni i przy połączeniu Marsa z Plutonem, no, będą tutaj przez siły wyższe, tak jak gdyby zmienione pewne sytuacje, zmienione pewne wydarzenia, otworzyłabym się na to nowe, tak? Czyli nie wchodziłabym z jednej strony w trudne, konfliktowe sytuacje, czy też nie pchałabym się tam, gdzie mi nie potrzeba, uważałabym na siebie, ale na pewno nie trzymałabym się tego starego, tak? Dlatego, że sam w znaku barana to jest nowe relacje, nowe otoczenie. Może przemyślisz tutaj wyprowadzenie się z domu, może o przeprowadzce, może o inne osoby, wręcz przeciwnie, o założeniu domu, o wejście w nową relację, o wejście w nowe partnerstwo, o przeprowadzenie się nawet, tak? Czyli co ci tutaj grozi, to może być przede wszystkim przeprowadzka, nowy dom, wyprowadzki za granicę, radykalne zmiany w domu i oczyszczenie tematów przeszłości, tak? Czyli zamknięcie tematów przeszłości. Jeszcze wcześniej, bowiem Mars łączy się z Jowiszem, tak? Czyli pomyślałabym o sobie, tak? Czyli ważne jest nie tworzyć jakiejś sztucznej harmonii, mówić to, co się myśli, robić to naprawdę, co się zgadza z tobą, tak? Czyli nie mówić tego, co oczekują inni, nie robić tego, co oczekują inni, ale decydować dla siebie, zainwestować siebie, zainwestować w swoją przyszłość, w swoją karierę, nie pozwalając tutaj na jakieś destruktywne sytuacje w domu. Wychodziłabym z tego, tak? Ponieważ ta energia jest energią bardzo trudną, tak? Odchodziłabym przede wszystkim też od jakichś takich sytuacji trudnych, tak? Może tak jak gdybyś wiedział o tym już wcześniej, może to czułeś, może to mogłeś już czuć już od dawna, już nie chcę powiedzieć, że od 30 lat, tak? Ale jakaś tutaj energia jest do zakończenia, tu masz coś zakończyć, tutaj się coś kończy w ogóle, tak? Tu jest ten węzeł karmiczny północny. Zamknięcie jakichś starych tematów, zakończenie, ta energia zamyka tego. Następnie 30 Mars przechodzi do znaku wodnika, ustawiając się w trygonie i tu masz siłę przebycia, tu masz oryginalne pomysły, tu masz chęć do działania. Tutaj otwierasz się też na nowe znajomości, otwierasz się na nowe relacje, na nowe impulsy. Są to też tematy związane z dziećmi, ponieważ znajduje się już tutaj Saturn i Mars będzie łączył się z Saturnem, ale Saturn już jest w wodniku 31 dla ciebie w trygonie, czyli nagle podejmujesz jakieś decyzje.
które nie są, których możesz byś wcześniej nie podjął, tak? Ponieważ tutaj jest więcej odwagi, jest więcej zdecydowania, więcej pewności. Otwierasz się na tą niekonwencjonalność i razem z Saturnem tu będą podjęte bardzo ważne decyzje, które będą miały wpływ na następne lata. Na następne lata, tak? To może być związane też z organizacją jakiejś pracy w domu, z przeprowadzkami, ze zmianą w domu, z remontami, z wyprowadzeniem się, z założeniem rodziny, z podjęciem jakiejś decyzji związanej z założeniem, czy też zamknięciem, czy radykalnym nawet wyprowadzeniem, tak? Ponieważ ten Saturn jest jeszcze połączony z Plutonem i Mars przechodzi po kolei wszystkie planety, a to jest siła wyższa, to jest działanie przede wszystkim przeznaczenia. I tutaj otworzyłabym się na to nowe. Otworzyłabym się na to nowe, dlatego że Saturn ten rok jest naprawdę bardzo ważny, jest przeznaczeniowy, ta energia jest bardzo silna i Saturn będzie ustawiał się dla ciebie w trygonie. Tego nie było 30 lat. Saturn będzie ci sprzyjał, Saturn będzie krystalizował, Saturn będzie prowadził przede wszystkim do tego, abyś miał powodzenie. To może być też, jeżeli pewne osoby na przykład zdecydują się na pracę samodzielne, na utworzenie własnej działalności, na pracę w domu, tak? Jeżeli tutaj będzie dochodziło, załóżmy z tym nowym znaku barana, do jakichś trudnych konfrontacji z zewnątrz, tak, to jest, że wiele osób może się zdecydować na niekonwencjonalne, nowe zawody, czy też profesje, właśnie wykonywane w domu, ale związane z twoimi pasjami, z tym, co lubisz, z tym, co nie robiłeś do tej pory. Z tym, co jest oryginalne, z tym, co, z tym, co jest pionierskie, coś nowego, coś zupełnie innego, nowe cele, rozwój kreatywny, tak? Czyli otwierać się przede wszystkim najważniejsze, ponieważ ten Saturn w trygonie, tak jak gdyby na razie, na próbę, na 3 miesiące, stwarza sytuację, gdzie będziesz budował nowe fundamenty, pod nowe życie, co cię zabezpieczy, co ci da zabezpieczenia, ale jednocześnie spełnisz się osobiście i otrzymasz swoją nową przestrzeń do życia, do realizacji marzeń oraz życzeń. Wszystko mówi na radykalne zmiany. Ten Saturn sprzyja ci. Tak, czyli kończą się jakieś ograniczenia, kończą się jakieś zahamowanie. Odchodź od tego, tutaj jest tak, jak gdyby coś ciągnie cię na dół. Otwierałabym się na nowe, nie chuchała już bym na zimno, nie wchodząc jednak w jakieś tam trudne sytuacje, okay? Czyli w to na pewno nie, czy też nie związane z ryzykiem, ale otwierałabym się na to nowe. Ten Saturn będzie ci sprzyjał do końca roku. Tak? Czyli teraz jest jakaś próba, teraz jest tak, jak gdybyś zasadził ziarenko do doniczki, tak? Razem z wejściem tej wiosny i to do końca roku tutaj naprawdę wyrośnie coś wielkiego. Zmienia się całkowicie energia twojego życia. Nowi przyjaciele, nowi znajomi i spełnienia osobiście i tego wszystkim wagom życzę. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do porad, jeżeli ktoś potrzebuje. Numery kontaktowe znajdują się pod wideo. Jednocześnie zapraszam na warsztaty w Kołobrzegu 17, 18 i 19 kwietnia, gdzie będę omawiała energię lat następnych i będzie możliwość sprawdzenia Waszych horoskopów, Waszych potencjałów, jak będzie przebiegać Wasze życie. Zapraszam serdecznie. Wszystkie informacje znajdują się pod wideo. Życzę wszystkim wspaniałego marca.